1 lutego 1944 roku. Mam zamiar posiedzieć w tym przeklętym szpitalu przez rozsądek. Dają mi zastrzyki na wzmocnienie i jem cukier. A 14 stycznia prawie nie jadłem cukru i od razu wszystko mi się pokręciło. Cukru zawsze potrzebowałam bardziej niż czego innego. W dzisiejszym Le Code de la France cała Francja będzie się niedługo nazywać Le Code de la France. Ciekawy artykuł pod tytułem Konflikt rosyjsko-polski wchodzi w fazę krytyczną. Jest to zresztą tytuł artykułu angielskiego Economist, przytoczony w tutejszej gazecie. Dalej jest streszczenie tego artykułu. Dosyć zdumiewające, zarówno dlatego, że ukazało się w Anglii, jak i tutaj. Dysputa polsko-rosyjska jest znacznie rozleglejsza i skomplikowana, aniżeli dyskusja o granice sama w sobie. Z obydwu stron jest ona kwestią zaufania i wzajemnej niechęci. Deklaracja rosyjska zawiera pewną liczbę zdań niczym nieusprawiedliwionych i natury polemicznej przeciwko rządowi polskiemu, który dalekim jest od stanu izolacji w stosunku do swego narodu i który w każdym razie reprezentuje naród w sposób bardziej kompletny, aniżeli robiły to inne rządy polskie. I to pomimo błędów politycznych i faux pas, które mógł on popełnić. Deklaracja rosyjska zawiera groźbę uformowania w Polsce nowego rządu, którego zaczątkiem miałaby być Unia Patriotów Polskich w Moskwie. Trzeba, aby została ogłoszona jasno, że tego rodzaju rząd byłby uważany przez wszystkie mocarstwa zjednoczone jako rząd widmo i że nie mógłby on liczyć na uznanie go. Wydaje się, że najrozsądniejszym krokiem, jakiego Moskwa mogłoby się obecnie podjąć, by umożliwić zbliżenie polsko-rosyjskie, byłoby zupełne rozwiązanie Unii Patriotów Polskich i zdecydowanie się na podjęcie normalnych rokowań z narodami sąsiednimi. Dosyć ciekawe. Z drugiej strony, dzisiejszy Matin podaje, że Stalin obdarzył Republiki Sowieckie autonomią na wzór angielski i że ma to służyć również do rozwiązania problemu polskiego. Znaczy się Polska autonomiczną Republiką Sowiecką. To mi bardziej odpowiada, bo niczego innego w gruncie rzeczy nie spodziewałam się już od długiego czasu. Ale to beze mnie, bo ja nie chcę być autonomiczny. Z rany ciągle cieknie i cieknie. Już drugi tydzień. Oni mówią, że ça se vit i że c'est long, żeby ich diabli wzięli. No to będę siedział w szpitalu. Trzeba to potraktować jako odpoczynek sanatoryjny. Wczoraj umarł na atak u Rémy Jan Girardon. Śmierć zupełnie niespodziewana. Jedna ze sław literackich współczesnego Paryża zgasła. W Eberton grają właśnie jego Sodoma i Gomorra, Edwige Fourier.